Marszałek województwa, pan Płażyński, mówił samorządowców w ten sposób. Jak wy poprzez organizację zainwestujecie złotówkę, ja z Urzędu Wojewódzkiego dodaję złotówkę. Robił to konsekwentnie. Powiem państwu takie obrazki, kiedyś prowadziłem warsztat z tymi samorządowcami i oni się chwalili tym, co oni z tymi organizacjami robią. Burmistrzowie, wójtowie identyfikowali się z upośledzonymi, chorymi psychicznie. Jak jeden opowiadał, inni płakali. Płakali samorządowcy. Był to obraz zaangażowania tych ludzi w uruchomienie aktywności społecznej. Lublin swoim poniżej 0,2% w budżecie miasta, który jest uruchomiony, w zasadzie musi mieć zerową tą prawie że frekwencję, to znaczy ona w 6% wynosi, ale to jest, jakie to jest poparcie? To potem mamy to, co media wyłapują, że a jest jakaś rada dzielnicy, a takie osoby, a w ogóle zgłoszonych, to co kolega tutaj pokazał, zgłoszonych tylko kilka osób, w zasadzie to ja też niewiele o tych osobach potrafię powiedzieć, chociaż mnie to interesuje. Znaczy, akurat taka ciekawostka, to w Lublinie na przykład kandyduje osoba, która obecnie pełni funkcję posła. Ale to ja zaraz to wytłumaczę. Znaczy, tutaj macie państwo, pan profesor Paweł Swianiewicz pokazał, jakie mogą być role tych jednostek pomocniczych i radnych w radach dzielnic. Mianowicie mogą być heroldami, mogą w imieniu miasta głosić coś ludziom, co miasto zamierza zrobić, żeby przepływ informacji był dobry, tak? Mogą reprezentować mieszkańców wobec w stosunku, w relacji do miasta, tak? Mogą, ale mogą być opiniodawcą, mogą konsultować, ale pan profesor Swieniewicz stwierdza, że szczególnym podtypem jest tutaj rola figuranta. I w wielu wypadkach niestety ci radni są tylko figurantami. Dzisiaj spotkałem się 1 marca dokładnie w niedzielę, gdzieś w jakimś gremium, spotkałem się z opinią, że tak naprawdę w tej chwili wybory do rad dzielnic to jest strategia PO uruchomienia swoich młodzieżówek, tak? I przygotowania kariery partyjnej. To mówią ludzie, z tymi opiniami należy się liczyć, bo to też pokazuje, jeżeli to upolitycznienie będzie widoczne dla mieszkańców, w następnych wyborach będzie kreka. Będzie kreka. Ludzie nie chcą. Organizacje pozarządowe do polityki mają ogromny dystans, a indywidualny obywatel jeszcze większy do partii. Tak samo PiS jest zły, jak i PO. To widzimy w poparciu potem. Lobbysta, współdecydent, jako reprezentant. Mini samorząd. I to jest dosyć ciekawa sytuacja. Animator aktywności lokalnej, radny, jest organizatorem, katalizatorem, ale może być to ścieżka kariery politycznej, szczebel w karierze wstępującej, takie przygotowanie do rady, do parlamentu, tak, w partii, w karierze partyjnej, gdzieś, czy może w jakichś innych instytucjach, ale również szczebel w karierze wstępującej. Już wie, że to PO to przegra. Ja nie wiem, czy to jest akurat ten radny, czy z tej partii, czy z innej, ale dzisiaj mamy to sieczenie po obu stronach i w zasadzie ludzie mają dzisiaj kłopot z tym, z kogo wybierać, z jakiej puli wybierać. To nie jest kwestia na jaką partię, tylko na kogo, bo ludzie zdyskredytowani są po jednej i po drugiej w wielu wypadkach stronie. I teraz profesor Swianiewicz zrobił badania, tu jest taki, można powiedzieć, urangowane te pięć takich w takim diamencie funkcji. Ta jedynka tutaj to jest oznacza największe znaczenie danej roli, a piątka, czyli tutaj w środku, najmniejsze znaczenie danej roli. Jeżeli patrzymy na figuranta, to trzeba powiedzieć tak, że mieszkańcy tak postrzegają rady i radnych. Bardzo często. To jest dwójka, czyli no, tutaj jest trudno jeszcze
jest postrzeganie, ale to proszę zobaczyć, kto postrzega jako reprezentanta? Ano, Urząd Miasta i sami radni, no bo kogoś muszą mieć jakąś tożsamość w reprezentowaniu. Ale tutaj jest zgoda. Proszę zobaczyć, najciekawsza to jest ta pozycja, gdzie spotykają się opinie mieszkańców z opinią Urzędu Miasta i z samymi radnymi. Animacja, tworzenie społeczności, organizowanie tej społeczności na danym terenie. Potencjalne funkcje jednostek pomocniczych są przekaźnikiem informacji, przekaźnikiem opinii mieszkańców. Tutaj jest w dół, tu jest w górę i roli organizacyjnej. Właśnie to organizowanie społeczności, ale ważniejszą funkcją, a to od lat mówię, brakuje nam forum. Forum, na którym możemy się spotykać. W ogóle plan zagospodarowania i rozwoju Lublina jest nieszczęśliwy. Bo jeżeli ja patrzę, że takie... Połowy go nie ma. Proszę? Połowy go nie ma. To jest jedna rzecz, ale dzika jest potem zabudowa. Taka, która powoduje, że jak ja patrzę na moje czuby południowe, tam nie ma serca tego osiedla. Nie ma. Gdyby nie było kościoła, to absolutnie nie szłoby zobaczyć, gdzie tutaj jest jakieś centrum. Gdzie jest miejsce, tak? Gdzie jest fizyczne miejsce, jakaś sala, w której my możemy się spotkać. No właśnie, gdyby kościoła nie było tam, to nie ma absolutnie nic. I tak jest z większością dzielnic. Tutaj różnica była na przykład w osiedlu LSM, tak? Tam zagospodarowanie było takie, że te przestrzenie były. Był rynek, ale go zniszczono. Zniszczono go poprzez właśnie wielkopowierzchniowe sklepy. Cztery typy idealnej instytucji na poziomie osiedla. No tutaj trochę nieszczęście, bo są angielskie nazwy, ale powiem tak, że to jest umocnienie danej społeczności. Główna uwaga skupiona jest na wzmacnianiu roli mieszkańców i ich aktywności w zarządzaniu. Partnership, czyli partnerstwo. Partnerstwo wielu podmiotów. I ja tego swojego proboszcza tak tutaj chwalę, ale on umie skupiać ludzi. On umie skupiać ludzi. Parafiada to jest, są i instytucje miasta, i są różne biznesowe firmy zaangażowane w to, i mieszkańcy coś robią, są organizatorami. Proboszcz nie jest tym, który to robi. Robi partnerstwo. Komitet, który regularnie pracuje, wypracowując coś. No i na przykład u nas spotykaliśmy się z czymś takim, że przewodniczący, szef rady dawał swoją dietę na organizację parafiady, tak? I to była wspólna decyzja rady. To mieszkańcy jakoś postrzegali pozytywnie. No i management, czyli zarządzanie, koncentruje się na wykonywaniu usług, postrzegając mieszkańców jako jednostki oczekujące dostarczenia konkretnego produktu. A właśnie jakaś biblioteka, jakaś szkoła, coś tam trzeba zrobić dla mieszkańców. Rozwiązania statutowe, może to pominiemy. Tutaj coś, co jest ważne w naszym myśleniu, mianowicie ja sobie bardzo chwalę współpracę z Unią Metropolii Polski. Kiedyś nas liderów, to taka humorystyczna trochę sytuacja, mianowicie Unia Metropolii Polski zwróciła się do naszej sieci organizacji pozarządowych, żebyśmy wspólnie wypracowali program dla miast metropolitalnych aktywizowania obywateli, tak? I ja prowadziłem jeden warsztat dla grupy, jednej grupy prezydentów tych wielkich miast, a moi dwaj jeszcze koledzy prowadzili dla innych, między innymi Jakub Wygnański i z Gdańska Jurek Boczoń. Prowadziliśmy te warsztaty, no i ci moi koledzy mówią: Andrzej, coś ty zrobił w tym Lublinie. Trzech prezydentów przyjechało. Jak ty się przerobił, że oni tutaj przyjechali? Proszę państwa, wiecie, o co oni pytali? Do mnie nie przyszli, bo zidentyfikowali, że to swój. Także lepiej obcych posłuchać, o co ich gnębili. Jak sobie dać radę z protestem? Pamiętacie państwo ten moment,
kiedy chciano maszt duży tam na, u mnie też tam na Czubach postawić, i przed prezydenta domem były kobiety z różańcami na klęczkach, klęczały i protest był. To ich najbardziej interesowało. Wrócili do Lublina, we Wrocławiu pokazaliśmy im, jak wygląda centrum organizacji pozarządowych, tak, że miasto je zorganizowało, wyremontowało zajezdnię tramwajową fenomenalnie, ale zleciło to do wykonania organizacji pozarządowej. A że organizacje nie potrafiły znaleźć takiej organizacji, same organizacje powołały kolejną i ona to prowadzi. A w Lublinie musi być na odwrót. Ludzie wymyślają coś, kto to robi? Miasto. Miasto musi kolejne etaty, kolejne powołać jednostki w strukturze miasta, które biednym, niepełnosprawnym, innym będą tworzyły jakieś centra, które sami niepełnosprawni, na przykład, nie chcę mówić o które działania chodzi, oceniają jakość stosunkowo nisko. Mówili, że to, co sobie planowali, było zupełnie inne. I tutaj Unia Metropolii po dyskusjach z nami określiła takie dwie koncepcje. Trzecia jest w zasadzie modelem takim pośrednim. Organy jednostek pomocniczych gminy wypełniają część zadań administracji publicznej. To jest to, co pan powiedział. Zarówno należących do organu wykonawczego, jak i stanowiącego, przykładem jest Kraków, funkcję zarządzającą. Jest to ten management, tak? To zarządzanie pewnymi zadaniami. I druga grupa to jednostki pomocnicze. Jednostka pomocnicza jest formą aktywizacji mieszkańców. To organizowanie społeczności lokalnej. I model pośredni, w którym występuje jednak pewna przewaga funkcji aktywizującej, bo to jest podstawowa rola jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego. Już kończę, bo wiem, że wydatki to narady to już tutaj pokazywałem. Znowu Lublin jest, może nie na końcu, bo proszę zobaczyć inne miasta, tak? Nie jest tak najgorzej, ale mamy kłopot z tą aktywnością. Przeciętna frekwencja w ostatnich wyborach jest to 6%. Łódź, Kraków miały znacznie wyższą, Gdynia, Gdańsk, o których opowiadałem tutaj. To już są takie klasyczne przykłady. Odsetek jednostek pomocniczych, w których przekroczono próg 10%, Lublin znowu no, nie jest tak źle. Konkludując, powiem tak, że wprawdzie jesteśmy na błędnym rondzie, ale dobrze, że jedziemy. Dobrze, że jedziemy. W tych wyborach zarówno trzeba jako mieszkańcy uczestniczyć, trzeba w tym momencie spojrzeć na programy tych rad, bo ja uważam, że tu powinny być zbudowane programy rozwoju tych dzielnic. Proszę spojrzeć na strategię rozwoju miasta. Ile tam jest napisane o dzielnicach? I to jest klucz. I to jest klucz. Ja nie krytykuję tej strategii. Swoją drogą byłem tam jednym z ekspertów, w którymś momencie zbojkotowałem i zawiesiłem swoje uczestnictwo, bo się z pewnymi działaniami Urzędu Miasta nie zgadzałem. Ale dokument jest dobry, ale tego brak. Tego brak. Tak jak w pierwszej wersji w ogóle w strategii nie było organizacji pozarządowych. A angielscy eksperci, angielska firma ekspercka mówiła, to jest takie barachło, że w ogóle nie warto się nad tym zastanawiać. Publicznie to powiedzieli na pierwszym spotkaniu. Ale miejmy tego świadomość. Miejmy świadomość, że my jako mieszkańcy tworzymy to miasto. A administracja służy. I chwała, że wybory są, że to pole, ta przestrzeń jakoś się otwiera. Dobrze, że się spotykamy. Dobrze, że w tej chwili pojawiają się już takie badania, bo ja uważam, że to jest jedna z lepszych pozycji w tej chwili na rynku europejskim i światowym. Bardzo rzetelnie zrobione badania. Natomiast powinien nas niepokoić tytuł, który jest znakiem zapytania. Tak.
bo ja powiedziałem w formie twierdzącej, a profesor Paweł Swieniewicz pyta się nas, czy to jest błędne rondo marginalizacji? Obyśmy odpowiedzieli, że nie. Obyśmy odpowiedzieli, że nie. Dziękuję. Dziękuję za